Witam serdecznie! Ja jestem Agnes, a wy oglądacie Stray. O! Wszystko nacisknę. A co? Oj. Ale głośno. Jeśli chodzi o mnie, mam bardzo dobre relacje z wartownikami. Nie rozumiem, dlaczego ludzie tak bardzo na nich narzekają. Bo to chyba dobrze dla ciebie. Dobra, idziemy za nim. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie jesteś taki cwany, na jakiego wyglądasz, kocie. To zresztą nic osobistego. Biznes to biznes. Ojej. Biznes to forsa. A ja cenię sobie forsę bardziej od przyjaźni czy towarzystwa. Wszystko twoje. Ojej. Gdzie my tu jesteśmy? Przypomina mi się początek naszej przygody. Kociej. Tędy. Uciekamy. Areszt! Proszę bardzo. Moment. Dobra, czegoś nie rozumiem. Teraz? Dobra.
Udało się. Co to? Ojej, nasza koleżanka chyba. Clementine. Damy radę tu podskoczyć, przejść? O, tu damy radę wejść. Górą? Tędy nie bardzo. Oj. Nie bardzo. Mam przebiec szybko? Może tak. Nie ma nas tutaj. Już? A tak. Okej. Coś rozumiemy. Czemu się tam nie przyciśniesz? Nie rozumiem tego akurat. Za wysoko było? Nie ma tu czegoś? Jeszcze spójrzmy. Nie. Tędy nie bardzo. Tędy i tędy. Oj. No dobra. Co to? Może gdzieś te drony. Nie no, tak to nie. Oj. Za głośno. Chodźmy. Masz, otwórz. Ma tu nic? Nie, chyba nie. Dasz radę tutaj otworzyć? A, tymi samymi kluczami. Chodź. Powoli.
Co to jest? Nasz biedny robocik. Przyjaciel, trzeba go uratować. Idziemy. Na pomoc. Tędy pewnie wyjdziemy, jak uratujemy go. Mamy tutaj coś? Chyba nie, tylko przejście takie. No dobra. Tutaj? A, tak. No dobra, wszystko jasne. Ojej. Tych pudełek tutaj. Ojej. Potem do tyłu. Biegnij.
hops. Trzeba go uratować. I się uspokoją może. Czy się nie uda? Może nie tędy. Jednak. Chyba je przestaną szukać. Jeden. Bardzo spogląda na naszego robocika. Ojej! Ojej, 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 ojej. Oj, 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 oj. Uciekaj! Nie było to bardzo albo w ogóle profesjonalne, ale się udało. Wydawało mi się, że znów jestem uwięziony w systemie komputera w moim laboratorium, że jestem całkiem sam. Ale ty po mnie wróciłeś. Nie mogę w to uwierzyć. Jesteś dobrym przyjacielem. Tak się cieszę, że znów jesteśmy wszyscy razem. Wciąż jednak nie jesteśmy bezpieczni. Musimy się stąd wydostać. Czy możesz otworzyć tamte drzwi? Oczywiście, że możemy. Jeszcze bardzo. Już się zamknęły za nami. Nie ma nic ciekawego. Co się stało? Nie damy rady przejść. To możemy zrzucić. Udało się. Teraz ten kosz popchaj. Nie? Aha, dobra. Tak to nie. Tu tylko zerknę. Rozumiem, że tutaj jakoś... A, okej. Prosto.
i przyjemnie. Wartownicy znów blokują przejście. Od razu mnie zauważą. Może udałoby ci się zwabić ich do tych cel i zamknąć ich tam. Musimy tego wartownika. Tutaj zaprosić i zamknąć. Szybko. Dobra, uff. Chodź. Możesz uciekać, chodź. Chodź. Chodź, chodź. Ratuj się, póki możesz. Oj, a tutaj? Stoi jeden. Jakiś. I wspomnienie. Biedaczysko. Zdaje się, że wartownicy nie tolerują sprzeciwu. Tego się obawiałem. Całkowicie go wymazali. Koniec z emocjami. Koniec z samoświadomości. Koniec wspomnień. Błagam, nie dajmy się złapać. To jest wartownik? Czy mogę do niego podejść? Hej, nie chcę żadnych kłopotów. Zostało mi tylko 758 lat od siatki. Capon? Al Capon? Jest tutaj ktoś? To jest trudniej. Oj. Tylko to jest... Dopiero jeden, a potrzebuję dwóch. W sumie nie planowałam tego. Co robisz? Ukrywasz się? Zamknęli mnie w więzieniu tylko dlatego, że chciałem podkręcić mój procesor. A, ty siedzisz. Jakby go tutaj... Oj...
To może wtedy dwa jednak będą. Nie tak, nie tak. Nie tak, nie tak. Wow. Co zrobiłam? A powiem szczerze, że nie wiem. Naprawdę nie wiem, co zrobiłam. Ale się udało. O, idzie. Robocik, ten też idzie. I tamten. Może uciekną z nami. Chyba, że drzwi zamknie właśnie. Otwierasz? Ostrożnie, to jeszcze nie koniec. No, nie przejdę. Musisz otworzyć. To ty tam kręcisz. A, okej. Proszę. Drzwi. To jedyna droga wyjścia z tego aresztu. Możemy chyba otworzyć je w tamtym pomieszczeniu kontrolnym. Musimy jednak znaleźć jakiś sposób, aby dostać się do tego pomieszczenia kontrolnego. Rozejrzyjmy się. Możemy wskoczyć? Nie, nie możemy. Przejdźmy się. Tu i tam. O, tu by się dało. I tu. I tutaj jakby nas podrzuciła. Można jeszcze podrapać drzewko. O, proszę. Podrzuć mnie. Drzwi to jedyna droga wyjścia z tego aresztu. A. To mówiła już to. Albo. O. Trap. Mamy szczęście. Zostawili klucze w zamku. Wskocz na tył ciężarówki. Chyba dasz radę przeskoczyć przez płot i dostać się na zamknięty teren. Można i tak. Chociaż niełatwiej by było, żeby mnie podsadził? Podsadziła? Albo ten robot podsadził. No ale okej.
Tu nic. Idziemy tu. Tu jeszcze. Dobra. Do dzieła. Dużo hałasu. Oj nie. No gdzie? Za mną. Oj, o, co ja zrobię? Wskoczysz? O. Czeka na nas jeszcze jedno wspomnienie. Musimy dostać się tutaj i zjechać windą na dół. I wspomnienie będzie czekać na nas tutaj. Gdy byłem wciąż człowiekiem, wraz z przyjaciółmi zbieraliśmy się i imprezowaliśmy do późna w nocy. Nawet jeśli następnego ranka trzeba było ponieść dokuczliwe konsekwencje. Dobrze było móc odnaleźć szczęście pomimo tego, co czekało na zewnątrz. Pomimo tego, że życie pod ziemią stawało się coraz bardziej nieznośne. Pomimo kapitalistycznej chciwości firm w rodzaju Nikocorp. I pomimo państwa policyjnego, które stworzyli wartownicy. Teraz pamiętam, czemu to robiliśmy. Teraz pamiętam już wszystko. Czuję się znakomicie. Tak bardzo ci dziękuję. Proszę, mam dla ciebie mały upominek. Tak się kotek teraz prezentuje. Zatrzymajmy się może w tym miejscu, żeby odcinek nie wyszedł zbyt długi. Dzięki za to, że jesteście. Mam nadzieję, że jak ja nie możecie się doczekać, jak ta historia dalej się potoczy. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia wkrótce. Pa, pa!